Yes, sir. Teraz w jakiś sposób się muszę dostać z buta do hotelu. Cześć wszystkim, jestem już w Kopenhadze i co? Idę teraz do hotelu, który jest gdzieś tam z tyłu za mną. I wiem, że idę do przodu, ale to jest za mną dlatego, bo muszę obkrążyć całe tutaj. Idę jakby wzdłuż pociągów. No i tam do mojego hotelu Wake Up Copenhagen. I widzimy się już w hotelu. Ponoć tutaj w Danii jest bardzo modne właśnie jeżdżenie rowerem. Patrzcie, jakie potężne, no nie wiem, 3 metry szerokości normalnie w jedną stronę tylko, a w drugą kolejne 3 metry szerokości normalnie trasy dla rowerów. Fajnie, w Polsce się czegoś takiego nie doświadczy. Jestem już w hotelu, niemiła niespodzianka. Check-inuję się. Tutaj informacja nagle, że muszę zapłacić. 1500 zł. No chyba nie. No nie, dzwonię do organizatora, jak już to ogarniemy. Dobra, ogarnąłem już wszystko. Jedziemy teraz na 10 piętro. A pokój się nazywa Heaven, czyli niebo, i ponoć mają być całkiem fajne widoki, więc zobaczymy. Dobra, pokój 1008. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Nie no, kulturka. Ciasny, ale własny. Nie no, bardzo ładny. Z widokiem. Widać tu coś. Fajnie. Pokój 1005. Teraz sprawdzimy, jak wygląda. Najgorsze otwarcie. No nieposprzątane, ale większy niż kolegi. Kosz taki 3-metrowy z Lego. Kebaba? Kebaba? Nie, chyba mało klimatycznie miejsce na kebab. Kebab nie pasuje. Musi być do vloga. Pizza z ziemniakami. Tutaj będziemy skakać jutro. Tego nie widać tutaj, ale jest trochę krzywo, jest taki spadek. Więc tak naprawdę kosz jest 3.08. No bo jest nierówno trochę. Ale będzie fajnie. Lego. Zrobię wam haul zakupowy, co z Bartkiem kupiliśmy. Wafle ryżowe przed dunk sesją, idealne węgle. To raz. Dalej. Białko musi się zgadzać po dunk sesji. Co my tam mamy jeszcze? Sok pomarańczowy. To mówi samo za siebie. Sok jest zajebisty po prostu. Kurczę pieczone, sorry. Co my tam dalej mamy? Morele. Też myślę, że sobie zjem parę przed dunk sesją, plus mam parę batonów orzechowych, więc też git. Siemanko. Jest już wpół do północy i w zasadzie dopiero teraz, czy no nie wiem, może sprzed pół godziny wróciliśmy z Bartkiem, chodziliśmy po Kopenhadze i obczajaliśmy kort, poszliśmy coś zjeść. Śmiesznie, bo poszliśmy, no ja chciałem gdzieś coś zjeść, coś porządniejszego niż pizzę, ale summa summarum poszliśmy na pizzę, bo już byliśmy bardzo głodni. I babki pomieszały zamówienia,
i dostaliśmy trochę nie tą pizzę, co chcieliśmy, ale już byliśmy tak głodni, że nie mieliśmy, jak ktoś jest głodny, to nie wybrzydza. I Bartek dostał pizzę z ziemniakami samymi w zasadzie, a ja z samymi pieczarkami, więc śmiesznie było, ale zjedliśmy spokojnie. Strasznie tu jest drogo, kurde. Ja zapłaciłem 125 tych koron duńskich. Myślałem, że tu będę właśnie gdzieś bogatszy wręcz, że bo jedna korona to jest 60 groszy. No to jak tutaj zapłaciłem 125 koron za pizzę, no to sobie obliczycie, że to jest 80 zł, coś takiego, za pizzę, jeszcze trochę nie tą, którą chciałem, a Bartek zapłacił też 80 zł za pizzę z ziemniakami, więc było śmiesznie. No i w zasadzie tak jak Bartek przyjechał o 16:45, to tak teraz do w zasadzie 23:30 przez cały czas chodziliśmy po Kopenhadze, gadaliśmy, zrobiliśmy prawie 23 tysiące kroków. Śmieję się, że on chciał mnie zamęczyć przed jutrzejszym konkursem. Ale nie, Bartek super gość i gadaliśmy cały czas, jak nakręceni, jakbyśmy się znali od nie wiadomo kiedy. A w sumie to jest nasze drugie spotkanie, a już mamy taki wręcz braterski kontakt. Myślę, bardzo nam się dobrze klei rozmowa i super się, myślę, polubiliśmy. Tylko właśnie nie wiadomo, czy tak naprawdę jutro będzie konkurs, czy może jednak pokaz, bo ten Joel Henry, który miał być, dzisiaj na Instagrama wrzucał, jak tam w UK, w Anglii skacze, jest jakiś tam pokaz, czy też pokaz miał. Tak więc, no nie wiem, teraz jest już prawie północ, a go wciąż nie ma. Nie wiadomo, czy przyleci, nie wiadomo, czy w ogóle będzie, dlatego chyba prawdopodobnie wyjdzie, jak jeszcze gadaliśmy z organizatorem, z Bartkiem, z Maćkiem, to myślimy, czy nie zrobić po prostu z tego pokazu. Myślę, żeby to było lepsza, luźniejsza, fajniejsza opcja dla nas. Też na pewno większe show byśmy zrobili. To tak może jakaś taka presji by nie było, choć ja mam i tak takie luźne podejście i wyjątkowo luźne jakoś, może nie wiem, nie dochodzi do mnie ten fakt i gdzieś powaga sytuacji. Ale tak jak pamiętam na pierwszym konkursie u Hasby, przed, na przykład nie mogłem spać przed tym pierwszym konkursem, w ogóle spałem 4 godziny, gdzieś się przejmowałem, myślałem cały czas. Tak tutaj na pewno to jest większa ranga, ponoć publika ma być rzędu tam paruset osób, więc na pewno to jest gdzieś większy event. A nie, byliśmy, chodziliśmy, oglądaliśmy ten kort. Taki specyficzny obręcz, tak naprawdę ja tam powiedziałem, że jest 3,08, jest taki spadek, nie wiem, no, że nawet tam nie oddałem rzutu ani żadnego wsadu, więc ciężko oceniać wysokość kosza, ale tam powiedziałem 3,08, myślę, że myślę, że jest wymiar, może nawet trochę mniej, bo potem jak wróciliśmy z tej pizzy, no też przechodziliśmy koło tego kortu, koło tego boiska, żeby nie było, że ktoś myśli, że ja nie umiem mówić po polsku boiska, I co? I gdzieś na takim pełnym brzuchu, na takim wzdęciu doskoczyłem tak, wiecie, 5% wyskoku, no i dotknąłem, szarpnąłem siatki, więc w sumie to tak, ta siatka miała pewnie 35 cm, więc tak w sumie jak na pełnym brzuchu i totalnie, totalnym grubasie, to nawet myślę, że ta jutrzejszy pokaz, konkurs, whatever, myślę, że ma potencjał. Nie skakałem od 4 dni, ostatnie 4 dni to był gdzieś chill totalny. Sauna, basen, nie wiem, jakiś taki trening szybkości rąk, jakieś takie totalnie niemęczące rzeczy, więc ja jestem wypoczęty bardzo i jestem bardzo pozytywnej myśli, jeśli chodzi o jutrzejszy konkurs. Pokaz, jeszcze mówię, nie wiadomo, czy ten Joel przyjedzie, czy nie. Z takich rozmin jeszcze, no to tutaj ci Duńczycy, to w zasadzie tacy trochę Niemcy, podobnie tak też są głośni, podobny język. Jeśli chodzi o architekturę, no to tak jak byłem na lotnisku we Frankfurcie, no to jedno miejsce mi bardzo przypominało taki właśnie jedno miejsce z Frankfurtu, więc trochę też wygląda tak niemiecko. Też tak właśnie jest multikulturowo. No, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o architekturę, jest tak bardzo niemiecko. Dobra, ja lecę spać. Jutro 10:30 śniadanko, tylko około 10:00. Muszę się fajnie najeść, jakieś wafle, morele, jakieś węgle, ładowanie węglami przed zawodami, jak zwykle. I jestem, tak jak mówię, bardzo optymistycznie nastawiony i myślę, że takie nastawienie jest jak najbardziej potrzebne. I co? I fajnie. Idę się tam bawić
I tak jak mówię, z Bartkiem tak się fajnie zakumplowałem, więc jak tylko on da jakieś fajne dunki, to mnie to tylko będzie hypowało i myślę, że takie właśnie nastawienie takiej koleżeńskiej, nawet nie konkurencji, czy właśnie to tylko pokazuje, że taka, myślę, że współpraca jest dużo bardziej warta. Też pamiętam, jak było na Dunk Sesji u Hacbe, że właśnie taka współpraca, wzajemne motywowanie się to jest dużo, dużo więcej warte niż taka jakaś taka niepotrzebna, zła konkurencja, rywalizacja. Dlatego jestem bardzo wdzięczny też Hacbe, że nas spiknął tutaj z Bartkiem, bo myślę, że tutaj nasz friendship długo przetrwa i może coś fajnego kiedyś, nie wiem, zorganizujemy i że będziemy fajną ekipą i będziemy fajnie promować dunking. Dobra, lecę spać i widzimy się jutro. Jeszcze wam pokażę mój widok zza okna. Nie no, czad. Naprawdę czuję się jak w jakimś filmie. Super. Kroczek po kroczku spełniam marzenia. Czad. Siemanko, właśnie wstałem. Jest chyba gdzieś przed 7. Spałem no niecałe 7 godzin, 6,5, ale jestem wyjątkowo wypoczęty jak na fakt takiego wydarzenia. Chyba i tak mi się najlepiej spało sprzed wszystkich takich eventów ważniejszych. Pogoda jest taka, kurde, ni w 5, ni w 9, tak jest szaroburo. Pokazuje, że ma być tam o tej 14, 15, 40% szans na opady. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie padało. Yo. Are you in the house? All right, that's better. Our first dunker is Philip. Let me get the rest of the dunkers to clear the floor. If you like what you see, make some noise.
Don't worry, that was a warm up. That was a warm up. He's just getting warmed up. Don't worry, don't worry. Don't worry, that was a warm up. That was a warm up. He's just getting warmed up. Philip, here we go. Oh, the count is incomplete. We're just getting warmed up, judges. What do you say? Oh, 10, 10, 10. Double with two balls. It's double up. Two balls with two balls. Here we go. Let's see. Okay. Too easy. Oh, too easy. Okay. Here we go. Let's see. Okay. We're going into our second round. Ready? So, Reba, what is the price? So they are dunking for 5,000 Danish kroners today. Damn. We can take it all. How high? So high that I can kiss the sky. Philip. Okay! Okay, he had to go out there for that one. Judges, what do you say? He had to go out. Oh! Oh, really? 3-9. I mean, he had to go out there for that one. But okay. Philip. Okay! Okay, he ain't going out there for me. He goes! Oh! Yeah! It almost came back out. He got 3 tens again! Yeah. Oh! He's about to get up! He's about to get up! Get up there, young man! Yeah! We got 1 ten. And 2-9s. Oh! Wow! First attempt! Scheme team says 10. Marika says 10. Oh, yes, says 9. Just check it, What's up? Yeah? Smart. I'm done. Okay. He said he wasn't ready to jump anymore. Okay. He's trying to get up. Oh my goodness. Okay. What we say, judges? A 9. A 10. Steam team, what do you say? What do you say, Steam team? A 10. Let's go. All right. But today's winner, Mr. Bartels. Ale ten koszt to jest hardcore. Masz jakiś, ja pierdzielę. Tytan. Chcieliśmy zrobić dunk sesję, ale chyba nie mamy... W połowie drogi się skapliśmy, że nie mamy piłki. Nie mamy czym wsadzać. Tu jest jakiś selek do nogi. Ale jakie uchwyty, patrz! Nie ma szans, żeby siatkę wyrwać. Tytan! Alright, give me some. Oh! He didn't even stretch though! He didn't even stretch though! Dog, did you see that? Yeah, did you see? Come on, give me some! Oh! Bet to know when some hard in basketball. Bartek zaklina dziecko, żeby dało piłkę do kosza. And basketball. No. Yeah, we can play with the football. Patrzcie, jaka siatka. Wygląda jak choinka, albo jak, nie wiem, dworek na ziemniaki, cokolwiek. Strasznie, co to jest w ogóle?
Są takie plastikowe zaczepy między siatką. Dziwne. To wygląda jak sklep rowerowy. W sklepach rowerowych jest tyle. No. Strasznie dużo, masakra. Ale ja nie wiem, czy to są prywatne, czy to są pod wynajem? Bo ten niebieski widzisz jest pod wynajem. Aha. Także pod wynajem. A myślę, że to jest prywatne. Trzeba do vloga dodać. Carbonara i seafood. No, seafood, tak. Michael Jackson. Still alive. Bro. No, still alive. Taki thumbnail możemy by zrobić. Cześć wszystkim, bo dużo osób pyta jak konkurs. I tak w dużym skrócie, to w ogóle miał być ten Joel Henry, on nie przyleciał, bo on myślał, że konkurs jest jutro i ten organizator był trochę na niego wkurzony. I potem jednak no, organizator zadecydował, że jednak pokaz, potem jednak nie pokaz, więc ja trochę miałem, nie ukrywam, no gdzieś takie pressure ze mnie zeszło, więc myślałem, że pokaz, no to się myślę lepiej zaprezentuje, no bo luz, taka większa, świeża głowa, że nie będzie na mnie presji, choć i tak na mnie nie było, więc w sumie to pewnie, czy pokaz, czy konkurs, to pewnie bym tak samo wsadzał, myślę, ale no nieważne i potem jednak pokaz. Potem jednak organizator zmienił zdanie i ściągnął tam jakieś trzech ludzi z widowni, czy z tych, co grali w kosza wcześniej. I graliśmy, i jakby jednak znowu był wersja, że konkurs. No i summa summarum był konkurs. No i w takim dużym skrócie powiem wam tylko to, co ja wsadziłem. Tak może trochę ten. Albo dobra, też powiem co Bartek. Choć nie wiem, czy pamiętam. Nieważne. W każdym razie ja byłem w ogóle pierwszy, jak w pierwszej rundzie. No i... kosz 3,05, ta nawierzchnia taka ta fibowska, ale spoko się skakało. Dobre warunki, ciepło, bo ja jestem tak spalony, masakra. Ale co? No i ja w pierwszej próbie próbuję BTL-a pod nogą. No i wiadomo, że ja chcę stałej siły, no to jeb i ta piłka się odbiła na drugi koniec w ogóle. Serio, ona była w powietrzu przez dobre 6 sekund, zanim spadła na ziemię. No i sobie myślę, no spoko, mam jeszcze jedną próbę, a potem się okazuje, że nie, jedna próba, tylko na wsad. A my jak to? Ja nie wiedziałem, jakby nikt nie wiedział w sumie, a dlatego, że ja byłem pierwszy, to potem już reszta dunkerów wiedziała, więc jakby trochę skorzystali na mnie, można powiedzieć, ale już whatever. I tam dostałem chyba same szóstki czy piątki, nieważne, bo tak to jest oceniane. I co? No i jakby potem już reszta dunkerów wiedziała, że mają tylko jedną próbę, więc muszą raczej postawić na jakiegoś takiego pewniaka, no nie? A dla mnie pod nogą już jest no już prawie taki pewniak, choć mówię, no dawno nie skakałem na wymiarze. No ale gdzieś w tylną obręcz walnąłem, no chciałem za mocno, tak? No to klasyk. No i nic, no jakby to spalona próba, wsadzę tam następny, ktoś tam. Bartek w pierwszej wsadził, Maciek Poprocki też wsadził. Już nie pamiętam co, kto, w której rundzie, jak mam być szczery, ale też wsadzili na pewno, oni wsadzili, ja nie wsadziłem. I potem była druga runda, ja w tej drugiej rundzie oddechy narzucam sobie, ale słońce mi waliło w twarz. I no, ja lubię wsadę oddechy, ale ta deska też lekko narzuci, że on ci się odbija strasznie mocno. I narzuciłem sobie oddechy z dwóch rąk, taki tomahawk. Brzydki, no ja wiem, że potrafię lepiej, no ale mówię, no nie chcę excuses tutaj swoich, ale no to słońce gdzieś mi przeszkadzało, bo jeszcze szklana tablica, to ja nie widziałem nawet piłki, no wiem, że chwyciłem i wsadziłem tak śmiesznie się potem śmiał Bartek i takiego szaka zrobiłem, że wsadziłem, tak się zawiesiłem, to było takie toporne, takie ciężkie i kosz, który myśleliśmy, że się nie wygina, się wygiął jednak, bo wiecie, są takie kosze, co mają taką sprężynę, że one tak stopniowo się uchylają, a to był taki, co no, ogólnie jest sztywny, ale przy jakimś tam obciążeniu on się nagle uchyla, no nie? I my myśleliśmy, że on jest sztywny, a ja wsadzam, a ten kosz cały, znaczy no cały, no ta obręcz się zgięła. No i takiego, no zwykle oddechy wsadziłem, takiego szaka, nawet nie wiem, jakie dostałem noty, ale chyba dziewiątki i ósemki, więc całkiem dużo jak na takiego zwyklaka. I ogólnie mogę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że Tak, teraz mam taką rozkminę, że tych czarnych dunkerów oceniali nieco gorzej niż tych białych, bo ci biali, my byliśmy chyba, my z Bartkiem byliśmy niżsi,
No i ogólnie chyba biali byli, mimo tego, że jury było czarne, takie mulate, no to, to chyba białych ocenili lepiej, tak mam teraz taką rozkminę. Bo ktoś w sumie, inny czarny, to czarny, no racism, ale też od deski w sumie podobny dunk i dostał szóstki, siódemki, a ja zrobiłem w zasadzie to samo. Nie, może trochę mocniej, nie wiem, plus jestem niższy, no nieważne. W każdym razie tak było. No i do rundy finałowej, ja z racji, jakby to były dwie rundy, jakby na bazie tego, co tam wsadzili, Bartek chyba wsadził pod nogą nade mną, Maciek Paprocki wsadził chyba Windmilla też nad kimś, i summa summarum do finału dostał się właśnie Maciek Paprocki i Bartek. No i spoko, jakby to jest teraz klucz programu, że ja już sobie chilluję, no bo już nie jestem w rundzie finałowej, no to już jestem off, tak, już odpadłem. Więc sobie tam, znaczy wciąż byłem aktywny, tam zachęcałem do bicia braw i tak dalej, do aplauzu. No ale już mentalnie byłem już tak, koniec konkursu, nie? I słuchajcie teraz tam. Były chyba dwie rundy, te finałowe, Maciek z Bartkiem. No nie wiem, sorry Bartek, Maciek, nie pamiętam teraz konkretnie jakie danki zrobili. Nie wiem, pamiętam, że Maciek tylko co dunk zmieniał koszulkę, tu miał Vince'a Cartera, tu miał jeszcze kogoś, nieważne. No i w drugiej rundzie tej finałowej, i to już było chyba dobre 20 minut, że ja już 20 minut chillowałem i jakby już no stygłem, nieważne. I Maciek, w drugiej rundzie tej finałowej Maciek próbuje jakiś dunk, czy tam robi nabieg i widzę, że się trzyma za kolano i go boli. No jakby w ten sposób teoretycznie z automatu powinien wygrać Bartek, no ale w końcu to nie była próba i babka z jury, taka mega, mega sympatyczna, czarna, fajna babka, fajna dlatego, bo ona tak, on i pokazuje na mnie palcem, no nie, tak, patrzy na mnie i że ona chce, żebym ja zamiast Maćka skakał, no nie, a ja mówię, jak to chłopie, ja 20 minut chillowałem, jestem już zimny, tak, ja nie jestem czarny, że ja na zawołanie skaczę, tylko ja bym się wręcz musiał na nowo rozgrzać i tak dalej. I to jest wręcz trochę, no nie, że niebezpieczne, no ale to jest tam gdzieś jakaś adrenalina czy coś, ale trochę może nieodpowiedzialne, tak, bo ja po 20, no długo trwał ten konkurs, miał trwać 20 minut, myślę, że trwał 40, plus było opóźnienie. I ja po tym czasie, no po tych 20 minutach nic nie robienia, ona nagle chce, żebym ja w finałowej rundzie zastąpił Maćka Paprockiego, który tam doznał kontuzji. Mówię, dobra, no to żyje się raz, tak, no nic nie zrobię. No i mówię sobie, kurwa, wszystkie wsady już są zrobione. Ja nie wiem, który jest wsad taki, co myślę, żebym umiał, plus zrobiłby show, którego jeszcze nie było, no nie? No to pierwsze, co mi przychodzi, no to skup, no nie? Na wymiarze, no nie? A ja od 20 minut nic nie robiłem. No to sobie narzucam, piłka gdzieś mi się odbiła w kosmos, akurat trafiłem w złą klepkę i to mi wywaliło do góry. I już w locie wiedziałem, że to nie będzie skup, tylko gdzieś 360. Jeb, taki kartofel, to było w ogóle far away. To bardziej jak rzut wyglądało niż wsad. Mówię sobie, nie, to plus no, byłem w ogóle zimny już. I mówię, to jest gdzieś łatwo o kontuzję w takim stanie, no bez rozgrzania w zasadzie, tak, bo już ostygłem. Następny dunk, no mówię, ja w ogóle nie byłem gotowy na takie coś, więc teraz jak sobie myślę, to może mogłem robić inne próby. To następny dunk to był pump, tak? Chciałem, żeby to był pump, to tak pokazuję ładnie, a w rzeczywistości to wyglądało tak. Później wam gdzieś wrzucę, ja na chwilę obecną mam tyle myśli z Bartkiem, zaraz będziemy coś jeszcze nagrywać. Miałem w głowie, żeby to wsadzić takiego pumpa, nie? Fajnego. Tyłem. I wsadziłem, więc w drugiej próbie, tyle że to nie był pump, to było daleki od pumpu, to było tak, że może za wysoko trochę sobie narzuciłem i to już piłkę ściągnąłem tu, do klaty i wsadziłem. Też nie wiem, co było ze mną nie tak, ale tą obręcz jakoś tak szarpnąłem, kurwa, to wszystko było takie, jakby czołg skakał, naprawdę. Ale babka była zakochana we mnie, ta co mnie wybrała, zakochana we mnie, naprawdę. I ona mi daje dychę, no nie? Dychę. A Bartek wcześniej jebać to, że Bartek skakał nad czterema osobami, pod nogą wsadzał. Nie, to nie, Bartek za tamte dostawał dziewiątki, a ja za takiego baby pumpa, no to nawet nie był, to był taki zwykły aktywer tak naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo brzydki. Choć tak nieźle jak na fakt, że mówię, od 20 minut nic nie robiłem. I co? I ona daje dziesiątki. I inny gość też daje dziesiątki. I dostałem...
najbrzydszy wsad po prostu ever, jaki dałem. Najbardziej taki pokraczny. I dostałem 2 dziesiątki i 9. Ja nawet przez moment mi przeszła taka myśl, kurwa, może ja wygram ten konkurs. Nie, ale... O, nie no, jakby nie było takiej opcji. Tak, mój dank tak naprawdę był tylko pokazowy, żeby zastąpić Maćka, cokolwiek ja zrobię, to i tak już było pewne, że Bartek wygrał. Chociaż ja dopiero po wsadzie sobie to uświadomiłem. Ale babka mi daje dychę, ona jest zakochana we mnie. Ja jej przybijam, podbiegam, przybijam piątkę. Śmiesznie było, bo 2 dziesiątki i 9 dostałem. I przybiłem piątkę tej babce, co dała dychę, temu innemu gościowi, który dał dychę, a ten, co dał 9, nie przybiłem. I potem podbiegłem z powrotem i mówię, że sorry, i że też mu przybiłem piątkę. Ale nie no, summa summarum, Bartek wygrał, jak najbardziej mu no, gratuluję i jak to się mówi, no należycie, tak? Jakby zasłużył na tą wygraną. No, to takie w wielkim streszczeniu, tylko 10-minutowym podsumowanie tego konkursu. Dzięki, yo. Cześć wszystkim, jest 9:00, ja już wstałem po konkursie. Jest 9:00, a ja jestem wciąż w ciulnie wyspany, bo z Bartkiem poszliśmy, z Bartkiem przez cały czas gadaliśmy. Cały czas, całą noc strasznie my się spiknęliśmy i się dogadujemy ze sobą. Cały czas gadaliśmy i mówię, nagraliśmy taki materiał przepotężny, 3-godzinny w formie takiego właśnie takiej rozmowy o wszystkim, a nie tylko o sporcie. Mega. I co? Ja teraz idę na śniadanko, potem muszę sobie ogarnąć dojście i pociąg. I o 11:30 mam lot i już o 13:00 będę w Krakowie. Jak dobrze pójdzie... Myślałem, że to Bartek, ale Bartek już jest gone. I o 13:00 jak będę, to no to myślę, żeby potem się jeszcze zdrzemnąć w domu i koło 17:00 coś jeszcze pójść dzisiaj skakać, bo ponoć jutro ma być brzydka pogoda, a jestem niedoskakany po wczoraj. Muszę ten, no muszę doskakać, dobić trochę. Jo, lecimy na śniadanko. Oglądamy z całą rodziną.